Witam Was wszystkich w moim pierwszym vlogu na tym kanale, który jeszcze nie istnieje, ale już zaczęłam nagrywać. Zaczęłam dość spontanicznie, gdyż tak jest najłatwiej zacząć. Inaczej bym się nigdy nie zabrała do tego, a próbuję zacząć nagrywać filmy na YouTubie ciemno. Już od 3 lat i za każdym razem nie mogę się do tego zmusić, więc stwierdziłam, że muszę zacząć spontanicznie, jestem w piżamie i tak będzie najlepiej. Także to będzie vlog o tym, że wyjeżdżam na studia do Anglii i chcę jako pamiątkę nagrać filmy, w których się pakuję i się przygotowuję do tego całego wyjazdu. Będę bardzo tęsknić za moim koteczkiem, który mnie bardzo gryzie i jest bardzo niemiła. Ale będę za nią tęsknić, mimo wszystko. Chciałaś mnie ugryźć? Tak, jak złapiecie za rączkę, to też mnie chcesz ugryźć. Ale i tak będę za tobą tęsknić, wiesz, kotku? Wiesz, że będę za tobą tęsknić. A! Nie jestem przyzwyczajona do nagrywania. No, z moich największych przygotowań przed wyjazdem zrobiłam sobie tatuaż, bo nie chciałam jechać... Pokażę wam nawet, przybliżę tak ładnie, fokus. Nie chciałam jechać bez mojego tatuażu, to był jeden z moich goli życiowych, więc smutno mi było, bym tego nie zrobiła wcześniej. Tu jeszcze pod spodem mam drugi, może pokażę kiedy indziej, jak sobie ich więcej. Także to było jedno z moich ważniejszych przygotowań. Mam też parę pierdół, które pokupowałam, jak na przykład wielorazową siatkę na zakupy, żeby na pewno nie kupować foliowych, tak, żeby być takim eco-friendly. Na ten moment zapakowane jest w tej siatce książki, które sprzedam do antykwariatu, żeby jeszcze może wpadło to 10 zł więcej na ten wyjazd. Mój chłopak wierzy w mój potencjał do nagrywania i stwierdził, że zainwestuje właśnie w statyw dla mnie. Dzisiaj jeszcze pojadę odwiedzić moich dziadków i się z nimi pożegnać i jestem już gotowa w sumie do wyjazdu. Poddaję się z tym pakowaniem. It's not for me to say you love. Właśnie dojechałam do mojego mieszkania nowego, a raczej pokoiku w sumie małego. Oto moje Unpack With Me, które nagrywam. Zacznę od małej rzeczy. Ładowarka do kompa, mój ukochany duszlak silikonowy składany, który bardzo mi się wymarzył. Moja ukochana parasolka, no nie wiem co jeszcze będę z nimi robić. I gdzie ja schowam? W dużej torebce. Jest mała torebka. O, i jeszcze mniejsza torebeczka, które mam takie rzeczy jak wszystkie kable i wszystko, cała elektronika. Do tego mojej torebeczce drugiej eleganckiej, której nie miałam jak inaczej przewieźć. Jest wielorazowa torba na zakupy, która się przydaje dobrze. Do tego dwa batoniki, które miałam zjeść, ale ze stresu nie wzięłam, bo byłam zbyt... A, przepraszam, lokowanie produktu. Które miałam zjeść, ale się zbyt zestresowałam i nie mogłam jej zjeść, bo musiałam się użykać. Bateria, bo dostałam w prezencie od Miłosza i mi było głupio ich nie wziąć. Więcej skradzionych maseczek. Mój ukochany zeszyt z Oxfordu. Pamiętajcie, najładniejszy B5, zawsze tylko B5. Dostałam go od babci, ponieważ nikt by mi nie chciał wydać pieniędzy na zeszyt z Oxfordu. Ale dziękuję babciu. Moje piękne teczka z CV. To pójdzie do dokumentów. I co najważniejsze, szczoteczka drewniana. Tak, a propos, pamiętajcie, organizery to jest najlepsza rzecz na świecie, jeżeli chodzi o wyjazdy. Dzięki temu wszystko możecie sobie poukładać w walizce. Jeszcze ładowarka i suszarka. Teraz największa waliza z wszystkimi rzeczami, które mam. Już mam sobie jakiś kod, ale w sumie to nie wiem jaki. Najważniejsze rzeczy, które zabrałam ze sobą. Bierzaki do szafy. Jeżeli to są rzeczy, a nie moja twarz. Szlafrok, żeby mi było ciepło i żebym się czuła jak w domu. Idę na łóżko. Kolejna rzecz oczywiście. Marynarka. Jak będę chodzić na rozmowę o pracę do Maka, to muszę mieć marynarkę ładną. Mój koco szlafrok, który jest najcudowniejszą rzeczą pod moją kurteczkę. I idziemy dalej. Kolejny tip. Z Polski zabrałam sobie całą paczkę leków.
gdyż nie wiadomo, w którym momencie coś nam się zdarzy i czy będziemy w ogóle na siłach pójść do apteki. Także wolałam przywieźć ze sobą leki. Najważniejsza rzecz, jak będę chciała sobie oglądać jajko na miękko, już nie muszę kupować. Już mam mój piękny strajk na jajko na miękko. Tak, to jest to, co specjalnie przywiozłam w walizce. O, moja ukochana ramka na zdjęcia. Kocham was, dziewczynki. Będzie, oczywiście zabrałam ją jako jedną z nielicznych rzeczy z domu i będzie stała oczywiście na mojej półeczce przed łóżkiem. Moje ukochane spodnie od piżamy, żebym też czuła się jak w domu. Największy worek, próżniowo zapakowany. To odkręcić. O, i tak zaczną rosnąć te rzeczy. Albo nie. Chyba muszę to otworzyć jednym kwiatem. Dzięki temu zaoszczędziłam mnóstwo miejsca i spakowałam te wszystkie najbardziej puszyste rzeczy. Kocyk, żebym czuła się jak w domu i żeby było mi bardzo milutko. I żebym nie musiała wydać pieniędzy na koc tutaj. Bo nie lubię spać na żadnym innym prześcieradle, tylko na białym. Więc stwierdziłam, że wezmę, po prostu jest w domu. Nutella przetrwała i się nie zepsuła i nie pękła. Tak, na moją indukcję, żebym mogła sobie gotować jajko lub mini zupki. Kolejna, jedna z ważniejszych rzeczy, którą musicie pamiętać, żeby zabrać ze sobą do Anglii. Ja zabrałam przedłużacz. Ale oprócz przedłużacza, w sensie rozdzielnika czy coś tam, jest przełącznik, tak? Jak to się nazywa? Dalej moje przybory kuchenne, z racji tego, że nie jestem najlepsza w gotowaniu i lubię mieć swoje ulubione rzeczy. Pierwszą moją ulubioną rzeczą jest... Bum, bum, bum. Obieraczka. Nie umiem obierać nożem. Fajną rzeczą jest tarka, bo jest ładna. Dalej mam ściereczki z mikrofibry, moja cute mini deseczka do tych, do krojenia, zestaw sztućcy i nóż i takie rzeczy. Drewniane łyżki. Mój must have, resztę dokupię tutaj na miejscu teraz. Kosmetyczka. W kosmetyczce mam też kalkulator. Jeżeli przechodzicie biżuterię, popakujcie ją sobie w takie te małe reklamóweczki. Dzięki temu ona wam się nie pogubi i nie pomiesza. O, jeszcze kolejną rzecz, którą zabrałam z domu, ściereczki, bo mama nie chciała, żebym wzięła stare i żebym wzięła takie, które nie ścierają, więc mam dobre ściereczki. Wzięłam też mój ukochany kubek, dostałam go od Kasi, dziękuję Kasia. Dziękuję za kubeczek, którego nawet nie pamiętasz, że mi dałaś, ale go ze sobą wzięłam, bo jest biały i ładny. Tak to wygląda. Wzięłam lusterko. Czemu? Ponieważ lusterka są drogie. Także to na razie na tyle.